Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to wiedzieć. No i przegląd innych gwiazd, tylko z ostatniego miesiąca. Proszę Państwa, gwiazdy są blisko polityków. Politycy lubią przebywać w gwiazdach, więc coś wiedzą, tak? Gwiazdy coś wiedzą. No, my już od dawna wiedzieliśmy. Edyta Górniak, dziennik.pl. Edyta Górniak wyprowadzi się z Polski. Co ją skłoniło do tego kroku? Taka wybitna patriotka w Realu 24, tak? I niektórzy z Państwa uważali, że ona jest wybitną polską patriotką. Tu mamy Iga Świątek. Oj, przecież to nie może nikt być, kto by reprezentowała Polskę. Iga Świątek. Wynajęła dom w Londynie, nie zamieszkała w nim sama. Iga Świątek to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych tenisistek. Filip Heiser na stałe wyprowadza się z Polski. Kolejny gwiazdor. Ewa Minge wyprowadzi się z Polski? Znalazła swoje miejsce, chce zamieszkać tam na stałe. Gwiazda królowych życia, wiem, że takie gówinko tam leci, podjęła decyzję, na stałe wyprowadza się z Polski. Ewa Kasprzyk planuje wyprowadzić się z Polski, chce zamieszkać w Afryce. Natalia Siwiec do Meksyku z rodziną. Powiem Państwu, że część z tych gwiazd mówi otwartym tekstem ze względu na sytuację w Polsce, bo jest niebezpiecznie. Ale hajsik się brało, a rządy płaciły, politycy płacili. Katarzyna Kępka, nie wiem kim jest Kępka, prezenterka telewizyjna. Aktywistka sportowa. W 2020 roku, w 2022 roku wyjechała z Polski i zamieszkała na Sri Lance. Magda Gessler planuje wyjazd z Polski. Jaki los czeka kuchenne rewolucje? Tu się zapłaczą się ci, którzy oglądali, jak pani Gessler kompromituje poszczególne restauracje. Pani Gessler, może by tak pani do McDonalda wskoczyła i pokazała, czy tam syfu nie ma. Bo jeździć... Proszę Państwa, ludzie są tak głupi, że zapraszali panią Gessler, która pokazywała zaplecza tych niektórych restauracji w nadziei, że to im przysporzy klientów. Proszę Państwa, no nie ma nic gorszego, jak zobaczyć bałagan w kuchni w takiej restauracji. Dobiła wiele firm, ale im się to podobało. Tu mam kozaczek.pl. Syn Małgorzaty Rozenek wyprowadza się za granicę. Wiadomo już, jaki kierunek obrał. No gdzieś tam, wiecie, one nie są głupie, te gwiazdy, gwiazdeczki, bo tu do Francji akurat, ale zwróćcie Państwo uwagę, jakieś Afryka, gdzie, żeby nie Unia Europejska i NATO, bo tu mogą ściągnąć syneczka, faceta, facecika, także wiedzą, gdzie spieprzać. Anna Kalczyńska wylewa łzy, opublikowała post, nie jest łatwo się żegnać, w których ona tam tych telewizjach, TVN, dzień dobry TVN, proszę Państwa. No będzie musiała się wyprowadzić. Mówiłem Państwu, że one wszystkie tam w tych TVN-ach to są pożenione bogato i tam jest stać i tak dalej. My tu zostaniemy z problemami. Elity jak w 39 przez Zaleszczyki będą spitalać. Gdzie ta Kalczyńska pojedzie? Nie mówi, gdzie pojedzie, ale proszę Państwa, 204 polubienia są, pokazuje swój nowy dom. Ale najciekawsze jest to, że ci, którzy tu zostaną, poddanie ryzyku, które wywołują politycy, wspierają panią Kalczyńską, fani bardzo ją wspierają, pani, wyobrażam sobie, jak pani musi cierpieć, oni tu zostają narażeni na odparowanie, ale żeby tylko pani Kalczyńskiej się nic nie stało, tacy ludzie są głupi, że aż głupsi chyba niż nam się wydaje. Michał Bajor też oczywiście. Niektórzy mogą być, proszę Państwa, zdruzgotani, że on będzie nam śpiewał z zagranicy, jak orkiestra na Titanicu. Ciekawą historię opowiada. Zanim zamieszkałem w swoim pierwszym i do dzisiaj moim domu, miałem 33 mieszkania.
I z tym jest związana anegdota. Śmieję się do łez. Wszedłem kiedyś do teatru Buffo, chciałem skorzystać z łazienki, ale pomyliłem drzwi i wszedłem do gabinetu Janusza Stokłosy, gdzie siedziała Magda Umer, Materna, Józefowicz, Stokłosa, Machalica i jeszcze kilka osób. Przeprosiłem i zamknąłem szybko drzwi, ale zawołali mnie, mówiąc, że brakuje im jednego do działki, gdzie miały powstać domki i można powiedzieć, dzięki tej pomyłce mam swój dom. W tym samym artykule czytamy, że polscy celebryci coraz częściej inwestują w mieszkania za granicą. Już od dawna wszyscy się wyprowadzili. No chyba, że ktoś jest na dorobku, jeszcze go nie stać, ale taką kasę płacili z zapisu, że chyba tylko niektórych. Kto tutaj jeszcze czytamy? Hiszpania to ostatnio popularny kierunek. Proszę Państwa, ja nie rozumiem tych ludzi. Przecież Hiszpania, ktoś im wmówił tę Hiszpanię. Proszę Państwa, Hiszpania jest w NATO, Hiszpania jest w Unii Europejskiej. Jak będzie obowiązek obrony ojczyzny, to będą musieli ich ściągnąć. To w ogóle jakieś chore jest. Ostatnio modny kierunek wśród polskich celebrytów. Jakiś czas temu mieszkanie kupiła Dorota Szelongowska. W jednym z pisów, które opublikowała na Instagramie, wyjaśniła, że nigdy nie sądziła, że uda się jej to marzenie spełnić. Ja myślę, że oni marzą o Polsce. A tu nie. W Hiszpanii swoją posiadłość mają Mariana i Wojciech Szczęsny. Luksusową willę mają, znaczy. Ten kierunek skusił także Joannę Koroniewską, Macieja Dowbora, Doda, proszę Państwa, to wybitna jest Polka, Beata Kozidrak, Justyna Pochankę, Ania Rubik, Edyta Górniak, no przecież syn Edyty Górniak namawiał nas, żebyśmy do wojska wstępowali. On robi to pierwszy, tak? Snajperem chciał być. Posiadłości za granicą ma także Anna Maria Jopek i jej mąż Marcin Kedryński. Z kolei Kajach ma mieszkanie... Kajach, przepraszam, Kajach, kobieta Kajach. Ona musiała nam w piosence Jestem kobietą, tak, udowadniać. Ma mieszkanie w Wenecji. No nie jest też zły kierunek, te Włochy. Apartament robi naprawdę wrażenie. No masz, kałasznikow, rata, tata, te dzikie rytmy. Ewa Kasprzyk, nie wiem, czy już ją wymieniałem. Wszyscy keszują tutaj wszystko i tam zaraz te wille wokół Warszawy będą puste stały. Ewa Kasprzyk. RPA. Znana aktorka Agnieszka Włodarczyk planuje na stałe wyprowadzić się z Polski. Wybrała bezpieczne miejsce dla swojego syna. Zjednoczone Emiraty Arabskie na stałe. Grzegorz Czarnecki. To nikt z mediów. Po prostu menadżer w międzynarodowej korporacji tytoniowej sprzedawał papierosy, trujące papierosy nam. Nie ukrywam, że boję się wojny, bo wśród moich znajomych i pracowników ten strach jest powszechny. No, patrzymy na to, co wyczyniają politycy, ale patrzcie, nawet pary z gęby nie puszczą, a jeszcze powielają jakieś głupoty. Machnąłem ręką na kawalerkę w Warszawie, ponieważ trzymałem ją dla syna, ale ten i tak już mieszka w Hiszpanii. To właśnie tam postanowiłem kupić mieszkanie. Pośrednik już go szuka. Wiadomo, że będę musiał dołożyć, ale mam oszczędności. A co mi po nich, gdy Putin tu wiedzie? Proszę Państwa, Rosjanie zdobywają przez miesiąc jedną wieś. To przecież oni tu dojadą do Polski w tym tempie za 148 lat. Tu nie chodzi o to, że tu Rosja wiedzie, tylko tu coś wybuchnie. Zaraz Państwu przedstawię powtarzane po nas informacje z Kremla. Boję się, że stanie się to prędzej niż później. Te obawy podziela też Małgorzata Duda. Małgorzata Duda to chyba taka aktorka jest, proszę Państwa. To jest pewnie ta aktorka. Piękne nazwisko, takie patriotyczne. I ona już postanowiła się zabezpieczyć latem 2022 roku. Wtedy kupiła z mężem mieszkanie w okolicy Alicante. Zaczęłam wtedy z mężem akcję. Wszystko, co mamy, kładziemy na stół i liczymy. Jeszcze tam spadek do tego doszedł i, proszę Państwa, kupiliśmy fajną miejscówkę w Hiszpanii za 160 tysięcy euro. Małgorzata Wargocka.
Teraz ma wielu klientów, agentka nieruchomości. Od 15 lat prowadzi w Warszawie firmę Casa en Sol, która pośredniczy w zakupie mieszkań i domów w Hiszpanii. Jak mówi, to właśnie po wybuchu pełnoskalowej wojny. Jaka pełnoskalowa wojna? Zaczęła mieć pełne ręce roboty. W miesiącu pośredniczę teraz w około 20 transakcjach. To tylko jedna ta agentka. To liczba, o której mogłam tylko pomarzyć, gdy zaczynałam swój biznes. Co ciekawe, kiedyś mój klient miał motywację głównie lifestyle'ową. Czy kupował nieruchomość w Hiszpanii, bo to była realizacja jego marzeń o lepszym stylu życia na słonecznym wybrzeżu. Teraz ta motywacja zeszła na daleki plan, a na pierwszym pojawił się strach przed wojną. Ludzie kalkulują, ludzie nie są głupi. Szkoda, że to elity, bo my tylko byliśmy od płacenia podatków. Onet 3 maja artykuł o gwiazdach, które wyemigrowały z Polski i żyją poza ojczyzną. Kinga Rusin, pan Marcin Gordat, Marek Konrad, ten co alkohol promował nam i usługi bankowe, Alicja Bachleda-Curuś, Iza Miko, nie znam, Izabela Skorupco, Jacek Koman, jaki to policjant, tam aktor, Kasia Smutniak, przepraszam Pani Kasiu, nie kojarzę Pani, Patrycja Wolny, wszyscy z pier... na potęgę i cały czas ten ogłupiający bełkot. Strach przed Putinem, a nie strach przed politykami, z którymi chlaliście, piliście? Nie to? Przed ich prowokacyjnym zachowaniem, przed wysyłaniem broni, wplątywaniem nas w wojnę jakąś? To nie? Nie to? Tylko cały czas, proszę Państwa, zostawią nas tutaj, bo niektórzy się mogą utożsamić. No strach przed wojną, no Panie Maciak, musi Pan to zrozumieć. Nie, 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 nie. Oni wyjeżdżają i cały czas promują wrogą dla nas niebezpieczną propagandę. Dyplomacja może załagodzić te stosunki. Na Węgrzech się nie boją Rosji. Dlaczego? Bo nie prowadzili agresywnej polityki. Panie premierze, panie Tusk, ja będę pana popierał, jak pan zmieni retorykę rządu, a szczególnie działania. Będzie pan rządził z bunkra, ale pan przeżyje, bo pan nie przeżyje. Nie przeżyje pan. Ostrzegam. Wiem, że pana ludzie oglądają. Pan może nie, bo tam pan ma ciekawsze fakty, tak? Pan ma dostęp do faktów. Ale pana ludzie na pewno to oglądają. Nie przeżyje pan tego, jeżeli dalej będzie pan utrzymywał linię po Morawieckim. Pan nie pasuje do tej emigracji. Wymyślą coś. Jedyna szansa dla pana przeżyć, to jest zmienić politykę rządu. Teraz pan stoi na czele tego rządu. Choćby był bunt Hołowni, Kosiniaka, choćby Konfederacja parła jak wariaci i PiS, nie powinien pan nas plątywać w wojnę. Ludzie za panem staną, ale jak pan w to wejdzie jak w masło, myśląc, że to jest okazja do przeżycia, to dopiero wtedy pan postrada całe swoje życie i bliskich. Pan jest tam niepotrzebny, jest tam piątym kołem u wozu. Kończę ten bolesny, smutny temat. Nie rozumiem tych ludzi, nie rozumiem, nie rozumiem, proszę Państwa, mimo wszystko. Ci, którzy więcej nakradli, zarobili, kupują zamki we Francji. Teoretycznie będzie ich wszystkich obowiązywała ustawa o obronie ojczyzny. Dlaczego się tego nie boją? Jakby cały czas w roli, jakby cały czas w roli. Proszę Państwa, ci aktorzy, piosenkarze i tak dalej, oni mają nienormalny światopogląd. Ich zdaniem, ja tylko taką rolę odgrywam, ja tylko mnie wynajęto do reklamy tam antyrosyjskiej czy promującej milicji. Oni mają spaczoną psychikę, ci ludzie. Nie wolno w takich rzeczach brać udziału. Są narody, które nie popełnią pewnych błędów, no to im przysyła się z zagranicy ministrów obcych nawet.
Taki był naród ukraiński. U nas też za PiS-u próbowali obywatela Stanów Zjednoczonych wpieprzyć do ministerstwa, a nawet wpieprzyli, tak? Do Ministerstwa Finansów. Kościński, tak? Tadeusz Kościński. Obywatel. Zresztą w tym rządzie tak samo siedzą obywatele innych krajów. Proszę Państwa, co to w ogóle jest? Dacie się ogłupić? Nie macie pieniędzy, żeby wyjechać? Proszę Państwa, to są poważne inwestycje. Są poważne inwestycje. Jak, panie Tusk, pan musi zmienić, to jest pułapka. Jak pan ma doradców, jak słuchają, to jest pułapka. Nie wybrnie pan z sytuacji ekonomicznej. Jeżeli będzie pan dalej utrzymywał atmosferę strachu przed Rosją, bo Rosja nas zaatakuje, bo rosyjskie zagrożenie, bo rosyjscy agenci, nie... Pan jest premierem, pan powinien zmienić retorykę, bo wyjeżdża z kraju kapitał, wyprowadzają ten kapitał elity. Pan nie utrzyma gospodarki po prostu bez kapitału. Musi pan gwałtownie zmienić, choćby pluli, choćby szczekali, choćby się TVN od pana odwrócił. Zyska pan, bo społeczeństwo to zrozumie. W panu jest nadzieja. Jeszcze na razie ma pan fory u mnie. Ale za moment te fory się skończą, bo jest coraz gorzej. Po co pan kontynuuje po Morawieckim tę propagandę? Po co to w ogóle jest? To właśnie dzięki tej propagandzie wyjeżdża kapitał. Nie ma sensu starać się inwestować. Ludziom się nie chce już pracować. Nie widzą sensu, bo zaraz to wszystko szlak trafi. Proszę Państwa, cytuję tylko z mediów głównego nurtu. To nie jest źródło straszenia. Program musisz to wiedzieć. To jest tylko odbicie tego, co już i tak jest powiedziane. Tylko my sobie nie zdajemy z tego sprawy.